Generalnie obecność każdej marki social media będzie uzależniona od strategii, którą przyjmuje na tą obecność. Tak? W przypadku banków, no, obserwując to, co dzieje się w całym obszarze internetu, banki nie są jakimś wielkim obiektem westchnień. Mówiąc globalnie o wszystkich, nie tylko o mBanku, wśród osób korzystających z serwisów społecznościowych, to pokazują ostatnie badania, chociażby Internet Standard. W związku z tym, no tutaj większość marek bankowych, no, może mieć problem z jakąś większą aktywizacją klientów. Natomiast są elementy, które doskonale sprawdzą się w komunikacji z takimi klientami. To będą przede wszystkim wszelakie pomysły na tworzenie platform wymiany pomysłów, chociażby na udoskonalenie produktów, udoskonalenie procesów. Oczywiście, no, wszelakie kwestie związane z użytkowaniem konta, czyli wyjaśnianie tym użytkownikom, jeżeli mają jakieś problemy czy kłopoty, no, oczywiście też będzie się doskonale sprawdzać. Natomiast ja nie traktowałbym takiej komunikacji tylko w kontekście reklamacyjnym, bo tak oczywiście nie jest. I to dotyczy wszystkich, nie tylko mBanku. Oczywiście mBank ma tutaj, no, największe doświadczenie wśród banków, bo już ponad 10-letnie. Także tutaj ta baza naszej wiedzy dotycząca tej kwestii jest przeogromna. I od samego początku, odkąd pamiętam, kiedy powstało pierwsze forum mBanku w 2001 roku, no była to platforma przede wszystkim do wymiany i komunikacji między klientami, a gdzieś w tle oczywiście pojawiały się jakieś sprawy bieżące, czyli, nie wiem, jakieś kłopoty z dostępem do produktów, czy też ich użytkowaniem. I tutaj te sprawy były w jakiś sposób już bardziej edukacyjne, bo bankowość wtedy elektroniczna przynajmniej była czymś nowym, więc to trzeba było tutaj w tym kontekście prowadzić edukację.